What's up YouTube? Welcome back to my channel. Today we have a very special video for you. A lot of you have been asking me questions on Instagram about us, who we are, how we got here. Are we in America? Are we in Poland? Are we in Brazil? Where do we like to go vacation? You know, all that good stuff. So today, me and my dad will be answering all your questions and we're going to show you who we are. Right, Pops? Of course. Sure, of course. Sure, of course. Of course. So let's do it. Let's get it started. All right, first question. What time is it in America right now? Nie pytaj mnie. Zgadka nie masz? Okay, it's 7:34. Next question. Are you ready? I was born ready. Się urodziłem już gotowy do tego. Okay, when did you guys move to the United States? To znaczy tak, ja się przeprowadziłem 28 lat temu. Młody to jeszcze z jajka na jajko skakał w tym czasie. So basically, I was born here in America about a year after they came to America. So I was still, like he says, jumping from jajko to jajko. What area in Poland are we from? Z Podlasia. Jesteśmy tam w okolicach Mazur. Woda, rybki, rypanko i te inne rzeczy. All that good stuff. Good stuff. I dyskoteki. Oj tak. Oh yes. To były piękne dni. Okay. How many girls did your dad get when he was younger? Nie ma takiej odpowiedzi. Sorry. Guys. Żaden z was do tylu liczyć nie umie, okay? Oh shit. Okay. Oh my god. Do you have siblings? I have one sibling. I have one sister and she's very annoying. How about you? Ja mam cztery siostry, nie są annoying. I mam do tego jeszcze siedmiu braci, czyli razem nas jest 12. Jesus. No, także było wesoło, jak się spotkamy jest bardzo wesoło. Oh yes, that's for sure. Zwłaszcza jak mamy parę flaszek przy tym jeszcze. Okay, when was the last time we were in Poland? Oh, like 2 years ago? Ja myślę dwa lata, chyba dwa lata temu, tak. Might be a little bit more than that, but tak, about 2 years. Tak, mieliśmy w tym roku dwa razy jechać, ale skancelowali nam loty. Coronavirus. Coronavirus! Corona bullshit. No ale co, okej, okay. Jest okej. Okay. Do you miss Poland, Dad? Wiadomo, że chciałbym tam pojechać raz na czas, ale nie tęsknię jako... żeby tam mieszkać. Owszem, odwiedziny bardzo chętnie, ale mieszkać nie, 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 nie. Jest mi tutaj zbyt dobrze, żebym tam chciał jechać. Jest dobrze tutaj, nie ma co psuć. I miss Poland. You know, I wasn't born there, so it's a nice place to go visit, especially seeing all my cousins over there, since we have a huge family. My mom has 7 brothers and sisters, and my dad has 11. So, yeah, it's always fun. There's always lots of people to see. Next question. What do you do for work, Dad? Na mać. Zajmujemy się kontraktorką, czyli remonty, budujemy nowe domy, remontujemy stare. Znaczy, ja tam za wiele się do tego nie przykładam, ale jest dobrze, nie ma co psuć. Z powrotem. He just counts the money. Everybody else is doing. Lubię liczyć pieniądze. Yeah, oh yes. Okay, here's a big question. Are you ready to I'm be ready. A dad? What? Listen, are you ready to be a dad and a grandpa? Ja jestem gotowy na grandpa, ale nie na dad. And I'm ready to be a dad. I've been ready. I've always wanted to have kids. It's always something that was very important to me. And so, yeah. Ja nawet z wyglądu jestem już gotowy, jakbyście zauważyli. He's getting a little grayer. He's definitely getting a little grayer. Siwa brudka, także jest dobrze. So here's a question that we could talk about for a little bit. Uh-huh. How is your relationship this good with your dad? Do you want to start or should I start? Ja mogę zastartować, nie ma problemu. Okay, you start first. Okay. Nasz relationship nie jest taki, jak wam by się... Znaczy, w tej chwili jest, uważam, bardzo dobry, ale tak jak my wszyscy mieliśmy dobre dni i złe dni, bardzo dobre, bardzo złe i tak dalej, ale od jednego trzeba zacząć. Każdy z nas, każdy z was musi nauczyć się rozmawiać. Nie warczeć jeden do drugiego, dopóki nie dojdziecie do momentu, gdzie zaczniecie ze sobą rozmawiać. Nigdy nie będzie wasz relationship dobry, dlatego że nie jesteście w stanie sobie wytłumaczyć rzeczy, które potrzebne są do wytłumaczenia, które trzeba sobie powiedzieć. Następna rzecz do rodziców, że nie możecie zapominać, że też byliście młodzi, że wy robiliście
to samo, a czasami jeszcze gorzej. I trzeba o tym pamiętać, bo jak to zapomnicie o tym, to jest problem i to jest duży problem, bo młodzież ma swój czas, swoje lata i z nimi trzeba dużo rozmawiać i pozwolić im rozmawiać. Zgadza się? That's very good, especially the communication part. The communication part is key, because before we never knew how... I have an ego, and so does my dad. No. Cicho. Please. Cicho. Please. So we both have egos, right? And a lot of people do. And so the big thing is that understanding each other. And when you talk with each other, make sure you listen to understand, not to reply. Because it's easy to listen to someone what they're saying and already just formulating what you're going to say. It's best to just sit back and try to understand the other person. Because that other person has feelings, emotions, and the more you understand that person, the better your relationship will be. And so now me and my dad, you know, we understand each other a lot more. As the years grow by, you know, obviously we have more experience dealing with each other. We have more, you know, more of a connection together. And because of that, we can act the way we act on camera or on this YouTube video where we are just playful, where we are having fun. You know, you guys see the good part of it, you know. There are always going to be bad parts, but the most important thing is to always find your way back to each other at the end. That's the most important thing. Święte słowa. Okay, next question. Dalej. Does Mr. Richard plan on having any more kids? Nope. Nie ma takiej opcji. Why? Sprzęt już jest na strychu zawieszony i nie używamy, także żadnych dzieci. Ja już tych mam dość, okej? Okay? Okay. No, I got you. Now you're ready for grandkids. Tak. Pobawić się i do domu, do ojca. Exactly. Exactly. All right. What was I like as a kid, as a child? I was the best. The greatest. Gdybyś chciał. Normalne jak każde inne dziecko. Ogólnie nie było problemów. Wiadomo, są sytuacje takie, że trzeba było jak z lekarstwem przed użyciem strząknąć. Ale to wszystko przeszło. Idziemy do przodu. Lekarstwo działa teraz i wszystko jest zajebiście, proszę wszystko dzieci. Wszystko działa. Everything works. That's it. To co jest. That's it. Okay, so here's a question for me. When am I going to visit Poland with Haley? So we were supposed to actually be in Poland from June 24th to like, what, July 1st or something like that for a wedding? Uh-huh. We were supposed to go, but unfortunately because of the whole coronavirus thing, we can't go. So it really sucks. Now we're here. And next, we'll probably try to go as soon as this coronavirus thing ends, you know, to see the family. We haven't been in a while, so it's time. Okay. Who is your favorite boxer? Dla mnie najlepszy według mnie to Mike Tyson. Wiadomo, on już jest w tej chwili weteran, ale był według mnie najlepszym bokserem. Na dzień dzisiejszy z tych takich, co jeszcze walczą, to Manny Pacquiao, też jest super facet, a reszta no to tak średnio. Lomachenko. O, też jest dobry, tak. Ten Lomachenko, też jest super. Lomachenko tak, bardzo dobry. Albo Tyson Fury, też lubimy oglądać. Tak, ale ci dla mnie byli dużo lepsi. Tak, żeby Tyson walczył z Fury, no to by Tyson go... Och, go pozamiatał. Żeby Tyson walczył z Fury, Tyson Fury. Ciekawe. Tak, mącisz w głowie starszemu człowiekowi. Okej, okay. My bad, G. My bad! No. My bad. Dawaj, jadę z tym koksem. Dobra. What did your father teach you about love? Holy shit. What did my father teach me about love? What did you teach me, dude? Nothing. Nothing, really. I had to figure it out by myself. My dad threw me into the wild and said, "All right, have fun." And then I just learned to have fun. Yeah, dałem mu parę paczek prezerwatyw i poszedł. That's right. That's right. You did. I oh my god. Oh my god. Jak zabrakło prezerwatyw, to dziecko zrobił ten. There you go. Okay. Last two questions. What is your relationship advice? What do you have for people who need relationship advice? Oh, ale z kim ten relationship? Anybody. People need advice about a relationship. No matter what. Okay. Dla mnie najważniejsze jest nauczyć się słuchać. Mówić, więcej słuchać, mniej mówić.
Good idea. Bo jak słuchasz, to możesz się czegoś nauczyć. Jak mówisz, to tylko powtarzasz to, co już umiesz, co znasz. A jak coś się słuchasz, to nauczysz się nowych rzeczy, możesz wyciągnąć nowe wnioski i z tych wniosków później będą owoce. Takie jest moje zdanie. Takie, wow. To jest dla mnie, uważam, że to jest najważniejsza rzecz w życiu, żeby mieć dobry relationship. Wow, you're pretty smart. I czasami coś mi wyjdzie w życiu. Dzieci mi nie wyszły, ale przynajmniej coś wiem. W wypowiedziach coś tam powiem. Okay, the last question is for me. Describe how you are like your father. Okay. Rozumiesz, do you understand? Tak, tak, bardzo dobrze. Okay, how I'm like my father. Okay, I'm stubborn. Okay, because he's very stubborn. I have a pretty big ego, but I'm compassionate, just like my father is. I'm very empathetic, and I'm very emotional. My dad is, he likes to help people, and I think that came on to me too, because that's something that I cannot wait to do, especially with this YouTube thing, is just to help people as much as I can. Like, that is just huge. So I think those five things are probably the best traits that I got from my father. No to masz szczęście. Alright, thank you guys. That'll be it for this video today. Thank you so much for all the questions you guys gave us, and I hope you enjoyed our answers. I hope you enjoyed my dad in the video again. I try to make this more of a regular thing where we answer your questions. This is just the beginning, you know? So we're gonna do more pranks, vlogs, we're gonna be, you know, doing giveaways, we're gonna be going to random people, giving money away, things away. No. Of course, his money, not mine. His money, not mine. Nie rozpędzaj się, nie rozpędzaj się. But that's why we need them sponsors, so call me. You know what I'm saying? Thank you guys, seriously, we appreciate you guys. Share, like, subscribe. Our Instagrams will be up above. My dad's Instagram too, you know, because he's joining the social media world. What? Yeah, you didn't even know it yet, but you're joining. All right, guys, okay. We love you all. Thank you so much for tuning in, and until next time. Uważajcie na siebie, okay? Peace out. Peace out.